Cześć! W tym odcinku zadań praktycznych zaimportujemy nasz model, czyli salę 109, do silnika Unreal Engine 5. Na samym początku tworzymy nowy katalog, bo fajnie jak każdy model ma swój katalog, możemy tam umieścić jego geometrię, materiały i tekstury. Łatwiej zapanować wtedy nad wszystkimi modelami w silniku. Nazywamy go tak jak nasz model. Ok, wchodzimy do środka i możemy zaimportować FBX-a, albo poprzez naciśnięcie przycisku plus add, albo po prostu przeciągając go z Explorera Windowsa bezpośrednio do Content Browsera. Zaznaczamy, aby nie generowało kolizji, ponieważ mamy już kolizję, a tak to zrobi jeden box i nie będzie się dało wejść do pokoju. Zaznaczamy też, żeby nie tworzył lightmap, bo to już też zrobiliśmy. Możemy wybrać, aby tworzył automatycznie i przypisywał materiały, ale ja zaznaczę, aby nie robił tego, stworzymy w trochę inny sposób te materiały. Ok, mamy zaimportowaną tylko geometrię, więc tworzymy materiały. Pamiętajcie, aby każdy materiał nazwać w konkretny sposób, aby na końcu miał jakąś wartość, żeby odróżnić te materiały od siebie i najlepiej, żeby się nazywały tak jak w programie graficznym się nazywały. Teraz wrzucimy dwie tekstury. Będą to normalki, jedna gładsza, druga bardziej chrupowata. Jedna to będzie ściana, druga to będzie podłoga. Wystarczy je, podobnie jak model, przeciągnąć do Content Browsera. Silnik pyta się, czy to nie są przypadkiem normalki, bo są dosyć niebieskie. Zaznaczamy, że tak, ponieważ wybierze on inną kompresję. Specjalnie do normalek, bo tam czerwony, zielony jest istotny, natomiast niebieski w ogóle. Ok, zacznijmy od tego, że stworzymy jedną wartość. Możemy nacisnąć jeden i lewy przycisk w materiale, albo po prostu wybrać z listy. Wybieramy jakąś niewielką wartość i przypisujemy do specjulara. To będzie delikatne błyszczenie, ale nie chcę, żeby też było przypadkiem zwierciadlone, ale żeby było matowe, więc połączę z roughnessem odwrotność tej wartości, czyli 1 minus 0,25 to jest 0,75. Im wyższa wartość, tym bardziej chrupowaty, tak jak beton. Na razie jest czarny. Przeciągnijmy też normalkę. Zacznijmy od tej, która jest ścianą i połączmy z normalką. Teraz zobaczymy, że stworzymy chrupowatą ścianę. Oczywiście lepiej jak ta normalka się powieli wiele razy, bo to jest ściana. Ściana jest dosyć duża. Jak podejdziemy blisko, a rozdzielczość jest nieduża, no to będzie się rzucać w oczy. Więc powielmy tak jak kafelki wielokrotnie naszą teksturę, no dzięki czemu uzyskamy taki ładną fakturę na ścianie. Ok, przydałby się też kolor ściany, więc albo szukamy z listy wektora trójwartościowego, albo klikamy lewym przyciskiem z wciśniętym przyciskiem klawiszem 3. Wybieramy jakiś kolor, najlepiej ze zdjęcia. Ok, powiedzmy, że to będzie tak. Sala tamta jest żółtawa, więc myślę, że to jest kolor bardzo zbliżony. Ok. Ale aby stworzyć kolejne elementy, najczęściej w grach tworzy się tylko raz materiał, a później się korzysta z niektórych elementów tego materiału. Więc konwertuję kolor na parametr, nazwę go kolor po polsku, żeby nie było przypadkiem podobieństwa z jakimiś innymi nazwami. Zaakceptuję i zapisuję. Teraz wszystkie inne materiały mogę tworzyć na podstawie tego materiału. Najczęściej tworzy się właśnie w grze jeden beton, jeden foliage i tego typu rzeczy, a podmienia się tylko tekstury lub inne elementy. W tym przypadku będę podmieniał tylko kolor, bo normalka jest właściwa dla wszystkich ścian. Tworzę instancję materiału. Nie jest to zwykły materiał, tylko instancja, a więc nie mam wpływu na klocki, z których materiał jest złożony, ale mogę modyfikować parametry, które w nim są. I właśnie jeden z parametrów, który stworzyłem, to jest kolor. Mogę go zaznaczyć, że będę go modyfikował i zmieniam go na zupełnie inny. Dzięki temu mam teraz dwa materiały. Wyglądają podobnie, działają tak samo, ale jeżeli zmienię coś w pierwszym materiale, to pozostałe też zostaną zmienione. Nie będę musiał zmieniać każdego ręcznie, oddzielnie. No i w taki sam sposób tworzę instancję. Pamiętajcie, żeby tworzyć instancję z głównego materiału, a nie instancję z instancji. Jeżeli tak zrobicie, to PlayStation się zawiesi, bo ona nie może mieć instancji. Więc zawsze twórzcie z głównego materiału. PC da radę ze wszystkim, ale jak zrobicie grę po coś innego, to nie wiadomo jak to pójdzie, na przykład na Androidzie czy na Oculusie, który też jest w sumie Androidem. Ok. No i tworzymy tyle materiałów, ile potrzebujemy. Na podłogę możemy stworzyć inny materiał, bo tam będzie inna normalka. Możemy też normalkę zamienić jako jakąś zmienną, jako parametr i podmienić.
ale myślę, że nie potrzebujemy tego, wystarczy, że podłogę stworzymy oddzielnie. Więc tak po kolei tworzymy wszystkie materiały. Możecie spisywać wartości heksadecymalne, bo one są dosyć zgodne. A jak nie, to w przyszłości można je podmienić. Będzie też kurs, jak sprawdzić, jaki naprawdę kolor jest w pokoju. Jeżeli pokój jest na przykład czerwony, skąd wiemy, że jest czerwony? Znaczy my wiemy, a aparat niekoniecznie. Więc pokażę, jak to zrobić w innym odcinku. Okej, cóż teraz? Została nam jeszcze podłoga, więc zmieńmy kolor. Oczywiście parametr może zostać, to nie przeszkadza, jeżeli to jest kopia głównego materiału. Też może służyć do instancji, jeżeli w innym miejscu będzie i podobna podłoga, ale w innym kolorze. No i zmieńmy normalkę. Okej. Teraz mamy wszystko zachowane, fajnie, wszystkie te materiały, teraz je trzeba przyporządkować. W jaki sposób? No ogólnie polecam zapisać, zanim to będziemy robić. A zanim zapiszemy, możemy też podzielić do katalogu wszystkie elementy. Ja tak lubię, że materiały są w innym katalogu, że tekstury są jeszcze w innym, a geometria jest w głównym, dzięki czemu po prostu ją się wrzuca bezpośrednio do silnika. Przeniesienie takich rzeczy jak tekstury na przykład do nowego katalogu już je zapisuje, więc nie musimy tego robić. Teraz są z gwiazdką, natomiast gdy je przeniesiemy tam, to już będą zapisane. Co zresztą widzieliśmy. Ale geometria nie jest. Geometrię zapiszemy za chwilę, gdy ją uzupełnimy materiałami. Musimy przejść do katalogu materiałów, bo tam je wrzuciliśmy. No i po kolei. Możemy sprawdzać na modelu, co jest czym. Poprzez izolację albo podświetlenie. Teraz widzimy, że to jest zewnętrzna część, więc przypiszemy dowolny materiał. Na przykład taki. Na zewnątrz nie ma znaczenia, jaki materiał, bo i tak tego nie będziemy widzieć. Znaczy, no może przy wejściu możemy, więc niech będzie kolor korytarza. Teraz zobaczmy, co jest z tym. No okej. Możemy wybierać wpisując, albo po prostu wskazując na content browserze i naciskając strzałkę. To jest ściana, po kolei możemy zobaczyć, co się poświetliło. Jeżeli damy isolate, to wszystko zniknie, a zostanie tylko ten fragment modelu, który ma tą teksturę. To też jest fajne, czyli możemy albo przez highlighta, albo przez isolate zobaczyć, co dokładnie. No okej, tutaj jest sufit, więc on też jest tak jak ściana, a więc biały w tym przypadku. To akurat było łatwe do odgadnięcia, jaki kolor. Dałem trochę szarawy, no bo w rzeczywistości biały raczej nie występuje. Tak jak czarny nie występuje, tylko w czarnej dziurze. Więc, bo stamtąd nic nie wychodzi. Okej, no i na samym końcu jeszcze... jeszcze podłoga została. Okej. No i mamy wszystko. Tam podłoga jest też tym cokolikiem, czy jak to się tam nazywa, co wychodzi trochę na ścianę. Okej. Myślę, że jest wszystko fajnie. Zobaczmy, jak wyglądają kolizje. Wyglądają dobrze. Nie ma jednego boksa na całość. Tylko tak, wiadomo, wszystkie elementy zostały zamienione z boksów na trójkąty, ale nie ma to większego znaczenia. Boks też się składa z trójkątów. Przy okazji możemy też zobaczyć, jak wyglądają ufałki. Pierwsza, czyli tam, gdzie są tekstury, wygląda ok, czyli zewnętrzna i wewnętrzna część ściany. No i normalkę z lightmapą, no to widać, że jest na jednym tylko obszarze, żeby dobrze się odświetlało. Przy okazji można też ustawić te elementy dokładniej. Czyli zmienimy trochę rozdzielczość lightmapy. Jeżeli obiekt jest duży, to i cienie powinny być bardziej drobiazgowe. Więc warto używać precyzyjnych ufałek i można też rozdzielić automatycznie, żeby sam stworzył. On stworzył tak, stwierdził, że jest ok, może tak być. Możemy zachować te lightmapy, które mamy. Możemy też skorzystać z kanału drugiego, żeby on sam je rozbił, jak chcemy.